Nawet jeśli dzisiaj dobrze się bawisz, to nie wiesz, czy jutro będziesz równie dobrze się bawił, co dzisiaj. A może ciebie jutro w ogóle nie będzie. Może jesteś super zdrowy i zadowolony, ale wiesz, szybko jeżdżą po ulicach samochody, walą się czasami budynki, są tacy źli panowie z nożami albo innym sprzętem, który odbiera życie. Nie wiesz, co cię jutro spotka. Wiesz jedno, że żyjesz dzisiaj i dzisiaj decydujesz. Ja ci proponuję, żebyś wybrał prawdziwe szczęście, bo to, co dzisiaj nazywasz szczęściem, to jest namiastka. Dlatego, że Bóg to nie jest stary nudziarz, który zajmuje się zakazywaniem wszystkiego, co się da. Bóg jest cudownym Ojcem, jeżeli przyjdziesz do Niego na Jego zasadach. Dlatego, że to jest Bóg. To jest Bóg i On dyktuje warunki. Możesz do Niego przyjść. On ma otwarte ramiona i czeka na ciebie. Możesz do Niego przyjść na Jego warunkach. Bo On tak to wszystko skonstruował, że człowiek, żeby do Niego przyjść, musi się ukorzyć. Musi uznać, że Bóg to Bóg. Musi się ukorzyć i przyjąć prostą Ewangelię. Prawdę prostej Ewangelii. Prawdą jest Jezus. Jezus powiedział o sobie: ja jestem droga, prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej niż przeze mnie. Więc musisz po prostu przyjąć prawdę, czyli Jezusa. Jeżeli przyjmiesz prawdę, to wkroczysz na właściwą drogę. Jeżeli wkroczysz na prawdziwą drogę, będziesz mieć życie. Będziesz mieć życie prawdziwe w obfitości. I zaświadczam to dzisiaj tutaj. Życie z Bogiem to przygoda. Ja nie mówię, że zawsze jest idealnie. Dlatego, że ja się w swoim życiu zmagam z różnymi rzeczami. Ale życie z Bogiem to jest przygoda. I ja wiem, że zawsze jest we mnie i ze mną istota, która mi jak najlepiej życzy. Że ten, który stworzył wszystko, Stwórca Wszechrzeczy, mieszka we mnie, kocha mnie, nigdy mnie nie zostawi, że dysponuje Jego mocą, odpowiada na modlitwy. Gdy wzywam Jego imienia, widzę tego owoce, widzę, jak zmienia się rzeczywistość, widzę, jak ludzie otrzymują wolność. Życie z Bogiem to jest frajda, ale na Jego warunkach. Po pierwsze, Jezus, jako ten, który cię może zbawić, nie ma innej drogi, nie ma alternatywy. Tylko przez Jezusa przychodzisz do Boga. Jeśli wydaje ci się, że znasz Boga, a odrzucasz Jezusa, to cię ktoś okrutnie okłamał, wiesz? Jesteś w kiepskim położeniu. Bo to jest troszkę tak, jak dziecko nałoży sobie jakiś ręcznik czy jakiś materiał, koc na głowę i mówi, że jest ciemno. Po prostu sobie kreuje rzeczywistość, która jest mrzonką. Więc jeżeli uważasz, że znasz Boga, a nie znasz Jezusa, to wykreowałeś sobie rzeczywistość, która jest tak naprawdę mrzonką. Dlatego, że prawdą jest Jezus. On jest prawdą. I jeżeli ukorzysz się i to uznasz, że Bóg stał się człowiekiem, poszedł na krzyż, umarł za ciebie, zmartwychwstał, pokonał śmierć i przez to możesz mieć życie. Jeśli przyjmiesz go jako Pana i Zbawiciela, to po prostu będziesz zbawiony i będziesz doświadczał realnego Boga, Boga mocy. Jak się nazywasz? Boga mocy. Ja Janek. Będzie twoim przyjacielem i to będzie realna przyjaźń, to będzie realna relacja. To nie będzie jakaś abstrakcyjna znajomość, to będzie realna relacja z prawdziwym Bogiem, objawionym w Chrystusie. Bóg się nie objawił inaczej. Bóg objawił się tylko w Chrystusie. Jeżeli chcesz wiedzieć, jaki jest Bóg, to popatrz na Chrystusa. Jeżeli chcesz wiedzieć, jaki jest Bóg, to sobie poczytaj nawet wstał. Będziesz wiedzieć, jaki jest Bóg. Bóg jest taki, jak jest Jezus. Bóg jest taki, jak mówi o nim Jezus. To jest ten prawdziwy Bóg. I ten prawdziwy Bóg jako Chrystus, właśnie jako Jezus Chrystus, wraca już niedługo na tę ziemię. A ty decydujesz, w jakiej kondycji i w jakim nastroju będziesz go oczekiwać. Jeśli oddasz mu swoje życie, to będziesz cieszył się, że on wraca.
Ale jeśli zignorujesz to przesłanie, to będziesz się po prostu go bał, bo wróci tu twój sędzia. Bo wróci tu twój sędzia, więc dobrze ci radzę. Pomyśl nad tym, co słyszysz i podejmij właściwą decyzję. Nie lekceważ tego, co słyszysz, tylko przyjdź z tym do Boga i zapytaj, czy tak się rzeczy mają. Czy Jezus to rzeczywiście ten, za kogo się podawał? Czy Jezus to rzeczywiście ten, o którym tutaj pod złotymi tarasami tak mówiono? Jeżeli szczerze z serca do Niego zawołasz, On przyjdzie do Ciebie, objawi się Tobie, przemieni Twoje życie i da Ci wieczność z Nim. Nie ma nic mniejszego.